Raz, raz. Jesteśmy, dobra. Dobra, myślę, że już jest troszeczkę osób, niewiele więcej osób się zmieści. Także możemy wystartować, bo mam sporą dawkę slajdów, nawet większą niż przewidywałem. Także im szybciej zaczniemy, tym uda mi się więcej rzeczy wam opowiedzieć, tym będę opowiadał ewentualnie spokojnie i będziemy mieli jakiś ewentualny czas na pytania. Tylko jeszcze chyba musimy poczekać na zielone światło od organizatorów. Witam was serdecznie, nazywam się Marcin Noga, w sieci posługuję się nickiem Icewall. A temat mojej prezentacji brzmi Bugs, Tools, Pitfalls and Methodology, this is how we do it. O tym, o czym dokładnie będzie prezentacja już za chwilkę. Na chwilę wcześniej parę słów o mnie, o tym, gdzie pracuję, czym zajmuje się mój team i tak dalej, i tak dalej. A więc obecnie pracuję w firmie Cisco w zespole, który nazywa się Wundev. Zajmujemy się stricte wyszukiwaniem błędów w różnego rodzaju oprogramowaniach. Oprócz znajdywania błędów w różnych aplikacjach, zajmujemy się również tworzeniem aplikacji, które pozwalają nam te błędy znajdywać. To są między innymi fazery. Tworzymy również aplikacje, które pozwalają nam te crashe znalezione w łatwy i prosty sposób analizować. Niektórzy z nas również tworzą rozwiązania, które utrudniają eksploitację ewentualnych bugów. A mój zespół jest częścią wielkiej grupy zespołów w obrębie Cisco, która nazywa się Talos. Agenda wygląda w następujący sposób. Generalnie podczas tej prezentacji będę chciał opowiedzieć o paru bugach. Tak naprawdę tych bugów, które umieściłem tutaj na slajdach, było około 10. Mamy tak naprawdę około 5 różnych produktów, o których chciałem opowiedzieć. No niestety, jak zacząłem trenować, to myślę, że 2 godziny może by brakło, jakbym tak naprawdę chciał wam o tym wszystkim opowiedzieć. Także wybrałem trzy główne bugi, zdywersyfikowałem to na 3 różne produkty, także będziemy mówić delikatnie o jakichś tam bugach w driverach Microsoftu. Powiemy też o bugu, który znalazłem z Kasperskim i opowiemy sobie o takim głośnym dosyć bugu, który pojawił się w maju, który znalazłem w 7-Zipie. No i przebieg będzie taki, że no, będę opowiadał o danym bugu, tak? Ale przy okazji opowiadania o tym bugu, oczywiście nie będę tylko mówił o tym, gdzie on dokładnie jest, jak on wygląda, jakie jest klasy i tak dalej, i tak dalej. Tylko będę opowiadał o jakichś tam motywacji, narzędziach, które użyłem do znalezienia tego buga, o jakichś problemach, które napotkałem. Oczywiście też te detale związane konkretnie z tym bugiem będziemy sobie omawiać. I ewentualnie jakieś wnioski na podstawie tego znalezionego buga. Jak nam zostanie czas, no to oczywiście gdzieś tam będziemy, pokażę wam jeszcze parę fajnych tuli, ale no zobaczymy, czy ten czas zostanie. Jako taki pierwszy podrozdział tej prezentacji, driver file systemu jako potencjalny wektor ataku. No tutaj jest research, no taki dosyć stary mój research, czyli no stary, no sprzed około 3 lat, ale postanowiłem wam o nim opowiedzieć, bo wektor ataku jest dosyć interesujący i jakby w ostatnim czasie ten wektor też nabrał pewnego innego znaczenia. O co chodzi? Atakowanie systemu operacyjnego poprzez modyfikację file systemów i znajdywanie, wykrywanie ewentualnych bugów w driverach, które te obsługę tych file systemów implementują. No ja tutaj się skupiam na Windowsie, bo tylko też na ten system jakby wziąłem pod lupę. No jak wiecie, pewnie wiecie, no tych wspieranych file systemów w Windowsie jest kilka. No już od wieków z nami jest FAT. Nie wszyscy wiedzą, że tych FATów było parę wersji. To jest mianowicie FAT 12, 16 i ten taki najpopularniejszy, chyba tylko wszyscy kojarzą, FAT 32. Oczywiście NTFS, po jakimś tam czasie pojawił się XFAT. No i teraz powoli gdzieś tam się pojawia RFS. Oczywiście implementacje tych wszystkich file systemów są zaimplementowane w driverach systemu, tak? Czyli jeżeli
zastanowimy się nad tym przez chwilkę, tak, jeżeli jakiś błąd miałby się pojawić w obsłudze tego formatu, tak, parsowaniu tej całej struktury tego file systemu, tak, no bo czym jest file system? Jest po prostu ilością jakimś tam zbiorem różnych struktur, pól nawzajem powiązanych, które tak naprawdę określają nam gdzieś położenie, lokalizację plików, katalogów na jakiejś przestrzeni dyskowej, tak, w wielkim skrócie, tak. Czyli możemy tak naprawdę zaatakować to w ten sposób, że będziemy mutować te struktury, zmieniać jakieś losowe bajty, przestawiać ich wielkość i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób będziemy starać się striggerować, znaleźć jakieś ewentualne bugi, które znajdują się w driverach, które obsługują te dane file systemy. Jak sobie pomyślicie o tym, jak później na przykład można byłoby taki bug wykorzystać, no to takim fizycznym wektorem ataku będzie oczywiście na przykład stworzenie pendrive'a, który będzie miał na przykład, będzie sformatowany FATM32 i ten file system będzie w ten sposób zmodyfikowany, rzeczywiście stworzy, striggeruje nam jakiś memory corruption w kernelu, no i daj Boże uda nam się to przekształcić w jakiś code execution i będziemy mieli kod odpalony w systemie z najwyższymi uprawnieniami. Oczywiście to jest taka dosyć idealistyczna wizja, no szczególnie w obecnym czasie, tak, no kiedyś bardziej na systemach takie jak XP i tak dalej, gdzie nie było randomizacji pamięci w kernelu i tak dalej, to było powiedzmy bardziej realne, no ale no różne przypadki bywają, także nie mówmy, że tego się nie da zrobić, a można też po prostu mniej idealistyczny scenariusz założyć taki, że trzeba będzie ewentualnie jeszcze jakiś tam plik kliknąć, da się go kliknąć w ogóle na tym troszeczkę zepsutym file systemie i wtedy ten bug dopiero zostanie striggerowany. A tutaj nowy wektor pojawia się w nowych systemach, to jest bodajże od Windowsa 8.1. Pojawiła się taka natywna, powiedzmy, natywne wsparcie do obsługi ISO, tak? Czyli mamy plik ISO, on tak naprawdę jest jakimś tam kontenerem na różne file systemy, które mogą być, które są powiązane gdzieś z tym ISO, to mogą takie być file systemy stricte takie powiązane z napędami CD, DVD i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy klikamy sobie na to ISO, tak? Jako po prostu plik, który ktoś nam może wysłać, tworzy się wirtualny napęd i ten napęd normalnie nam tę zawartość tego obsługuje, tak? Tak samo w przypadku VHD, czyli Virtual Hard Drive. Ten Virtual Hard Drive może tak naprawdę zawierać te dowolne file systemy, które w momencie, kiedy naciśniemy sobie na ten plik VHD, on zamontuje nam tam, powiedzmy, wirtualną partycję, wolumin i tak dalej w systemie. No to system zacznie też jakby natywnie traktować ten wirtualny dysk jako jeden z kolejnych dysków i po prostu jeden z driverów, które obsługują file system, który tam będzie wykorzystany, normalnie będzie zaprzęgnięty do pracy, no i w ten sposób moglibyśmy striggerować jakiś błąd. Czyli też jest jakaś tam możliwość obecnie myślenia o jakimś zdalnym ataku. Tutaj jest kilka podejść, metoda, w jaki sposób ja szukałem tych błędów, no to jest oczywiście fuzzing, tak? Jest tu kilka metod, ja może się nie będę wgłębiał, rzućcie sobie okiem na to, jak można podejść w ogóle do tematu fuzowania tego file systemu. Ja wam opowiem delikatnie o tym, jak ja to zrobiłem. No ja zdecydowałem się na taką opcję, że fuzzer po prostu mieściłem w systemie, w którym też stworzyłem te wolumina, które chciałem, wolumina, partycje. Ja będę używał tego terminu na przemian. Wiadomo, tam są pewne różnice, no ale myślę, że wolumin nie wszystkim mówi tyle samo, co na przykład partycja. Umieściłem fuzzer w systemie, w którym też tworzyłem te partycje, które chciałem fuzować z danym file systemem, na którym obecnie się skupiałem. No i po prostu tworząc na przykład 6, 8 tych partycji, oczywiście tworzyłem je jak najmniejsze, tak, bo choć zależy nam tylko i wyłącznie na tej strukturze, która jest powiązana z file systemem, nie zależy nam w ogóle na nie wiem, na tworzenie jej tak wielkie, żeby tam z nie wiadomo ile tych danych się zmieściło. Chodziło o to tylko, żeby ewentualnie troszeczkę tych danych tam powrzucać, żeby ta struktura po prostu była bogatsza, tak, bo i jeżeli po prostu mamy tylko i wyłącznie sformatowaną jakąś tam pustą partycję, to tych struktur wewnętrznych file systemu za dużo nie ma. Jak zaczynamy wrzucać tam pliki, katalogi i tak dalej, to ta struktura jest coraz bogatsza. Jeżeli ona jest coraz bogatsza, to dotyka coraz większej obszaru kodu, zwiększamy swoje prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. I fuzzer działa w ten sposób, także potworzyłem te partycje, sformatowałem odpowiednim formatem, wypełniłem danymi i tak dalej. Potworzyłem obrazy, tak żeby później móc na początku tych jeszcze niezmutowanych partycji, żeby później móc za każdym razem je przywracać, jeżeli ta dana mutacja nie przyniesie żadnego skutku. Mutowałem, czyli zmieniałem jakieś tam losowe bajty
na losowe wartości. Skupiałem się oczywiście na takich wcześniej pod hexedytorem znajdowałem te odpowiednie, takie interesujące miejsca na partycji, gdzie były te faktycznie struktury związane z file systemem. No bo gdybym tak faktycznie tylko i wyłącznie losował jakieś tam sektory, które chcę mutować, no to nie wiem, w 90% może i trafiałbym po prostu na dane, które tam umieściłem, nie miałoby to większego sensu. Tak, po zmutowaniu montowałem tę partycję, to znaczy tworzyłem punkt montowania, czyli tam przypisuje się po prostu literkę do danej partycji, to nazywamy tworzenie punktu montowania. Ewentualnie wykonywałem jeszcze parę prostych operacji, tam jakieś przeszukiwanie, tworzenie pliku i tak dalej, po to, żeby właśnie striggerować jeszcze więcej akcji związanych z obsługą tego file systemu, no i powtarzałem tą czynność. A tak gdzieś tam wygląda w miarę ten setup systemu, na którym był odpalony fazer, czyli parę partycji, moment, próba lasera, parę partycji sformatowane w odpowiednim file systemem, przy użyciu narzędzia, które znajduje się w systemie, możemy sobie wylistować te wolumina, które powstały, ich nazwy, bo to nam będzie potrzebne później, żeby tworzyć punkty montowań. I tutaj obrazy, które zostały w tworzeniu zaraz po wypełnieniu danymi tych woluminów, żeby później przewracać je do oryginalnej postaci. To jakiś tam fragment fazera. No i tutaj praktycznie jest taka główna pętla fazera. Dla każdego woluminium ten fragment kodu był odpalany w osobnym wątku, tak żeby to działało w miarę szybko. No i widzimy tak, że po prostu na początku przewracany jest oryginalny obraz. To zupełnie gdzieś tam po prostu powiedzmy, że po restarcie, w momencie, kiedy ten fazer zaczyna od nowa działać, przywracany jest oryginalny obraz, bo później, żeby to troszeczkę zoptymalizować, to tylko i wyłącznie zapisywałem te faktycznie bajty, które zmieniłem i je tylko przewracałem, tak? No bo za każdym razem przewracanie nawet tam powiedzmy tej minimalnej 4 megabajtów, to zawsze trwa wolniej niż przywracanie na przykład 4 bajtów. Przewracamy obraz, mutujemy wybrany jakiś tam sektor, wybraną ilość bajtów na jakieś tam losowe liczby, losowe wartości, tworzymy punkt montowania, tak, czyli tak naprawdę nadajemy literkę danemu woluminium. Wtedy system bardziej zaczyna się interesować, zaczyna sprawdzać, jaki to jest file system i tak dalej, i tak dalej. Tu już w tym momencie może się tam ten driver obsługujący file system dany wysypać. Jeżeli się nie wysypał, no to próbujemy wykonać jeszcze parę dodatkowych akcji, żeby go zmusić do działania, czyli tam przeszukujemy tą zamontowaną partycję wolumin, tworzymy jakiś plik, no jeżeli dalej się nie wysypał, no to okej, usuwamy punkt montowania, przywracamy zmutowane bajty i zaczynamy na nowo. Mały to protip, żeby używać special pools w momencie, kiedy pracujemy, fuzujemy jakieś tam drivery w systemie, no i generalnie rzucić okiem na driver verifera, bardzo użyteczne narzędzie. Jeżeli chodzi o rezultaty tego researchu, no to niewielki wysiłek włożony do tego, żeby w ogóle jakby rozpocząć pracę nad tym, po stworzeniu paru partycji i tak dalej, ten fazer też raczej jakiś tam wielu dni nie wymaga do tego, żeby go napisać, zresztą jak tam sami widzieliście, to była główna procka, wiele jakichś tych linii kodu ona nie zawierała. Parę partycji, jedna tak naprawdę VM-ka, nie skalowałem tego w żaden sposób, nie odpalałem tylko na 1000 maszyn i tak dalej. Jedna wirtualna maszyna pochodziła przez parę dni. No i rezultaty są takie, że udało się znaleźć dwa bugi powiązane z file systemem FAT. Jeden jest stricte właśnie w driverze obsługujący FAT, drugi był w cache managerze kernela. Kilka niestabilnych NTFS-ie, także no trudno powiedzieć, co to naprawdę tam było. No zastawałem po prostu blue screen na wirtualnej maszynie. Chciałem później wyłuskać znowu tą partycję, która spowodowała to, ale po restarcie już na przykład bug się nie pojawia. Tak? No to być może był to jakiś race condition i tak dalej, także ciężko było to złapać. Też jak widzicie, ten fazer był mega prosty, nie było tam żadnego logowania i tak dalej, więc ciężko było później otworzyć tą sytuację, która spowodowała, że ten bug tam zaistniał. A jeżeli chodzi o XFATA i RFS, to nie udało się akurat niczego tam specjalnego znaleźć, ale mówię, no moje podejście było nadal takie same, nie skalowałem tego, to była jedna maszynka, to parę partycji i tak dalej, także myślę, że jest tam wciąż potencjał do tego, żeby znaleźć jakieś parę bugów. A jedyna rzecz, którą zrobiłem, to gdzieś tam jeszcze byłem zmuszony do tego, żeby to w ogóle miało sens do pisania obsługi checksum dla XFATA, bo te checksumki w XFATie się pojawiają. Okej, okay. I dwa bugi w FATie, dwa bugi powiązane z file systemem FAT. Jeden
który Microsoft spatchował w październiku 2014 roku. Był to bug powiązany z FAT32 dokładnie. Objawiał się bezpośrednio w driverze FastFata. Typ błędu to typ pull corruption, tutaj podatna funkcja. I tutaj taka ciekawostka. Podatne systemy to były, no powiedzmy, na dzień dzisiejszy już troszeczkę starsze systemy. XP, Vista, SP2, Windows Server 2008-2003. Tak jak powiedziałem, on był spatchowany w 2014 w październiku, ten bug, a Microsoft chyba zakończył swój oficjalny support dla XP-ka chyba w czerwcu, także ten bug pozostał w XP-ku na wieki. A jeszcze kolejna taka ciekawostka jest taka, że jak widzicie, właśnie mówię, że jakby ten bug dotykał driverów w takich troszeczkę, powiedzmy, starszych systemach, czyli na przykład starszych od Windowsa 7. No, to jest trochę dziwne, tak? Microsoft, okazało się, że Microsoft był świadomy tego buga i w Windowsie 7 i wyższych Windowsach po prostu ten bug zapatchował, ale już nie backportował tego patcha do starszych systemów i po prostu tylko czekał na to, aż ktoś to znajdzie, to wtedy ewentualnie chłopaki się ruszą i to spatchują. No a to był, mówię, ten patch był w 2014 roku, tak? A siódemkę mamy tam, nie wiem, 2009 roku. Czy może jeszcze wcześniej, Windowsa 7, który już ten patch zawierał. Okej, okay. Detal odnośnie tego buga. Tutaj macie dump parunastu pierwszych bajtów z struktury FATU32. Pole, które nas tutaj interesuje i które tak naprawdę powoduje błąd, znajduje się na offsetie 16, to jest numbers of FAT. I tutaj taki dump z normalnej, niezmienionej struktury tego FATU. Te polo ma wartość równe 2. I przeważnie, normalnie, kiedy to po prostu sobie sformatujemy daną partycję FAT32 i tak dalej, to ten numbers of FAT wynosi 12. No i widzicie też, że jakby faktycznie programiści, bo to jest fragment drivera zdekompilowany, taki oczywiście pseudokod, żeby to można było w miarę prosto i czytelnie sobie tutaj odczytać i przedstawić wam. No ale generalnie to identycznie wyglądało w driverze FastFata. A przygotowali się na tą ewentualność, zrobili taką małą optymalizację, tak, i przygotowali sobie tutaj taką tablicę, którą nazwałem tutaj local, tak, i w niej jest miejsce na dwa elementy, tymi elementami jest tam struktura, która nazwałem sobie ją sumstruct. No i kod pobiera tę liczbę fatów z file systemu. Jeżeli one są na mniejsza lub równa 2, no to automatycznie po to, żeby tu później wykonywać pewną operację zapisania do tych struktur, pewnych danych, które też są odczytywane z file systemu, wykorzystywana jest już tutaj tak wcześniej zdefiniowana lokalna tablica. No ale zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy ta liczba tych fatów jest większa od 2, czyli na przykład równa 3. Ten warunek nie jest spełniony, trafiamy w to miejsce. Jest alokacja przestrzeni dla ilości fatów. Czyli dla 3, czyli na przykład alokujemy 3 bajty. Następnie tutaj w tej pętli ze względu na ilość fatów wykonujemy proces jakiś tam zapisu informacji w strukturach, na które wskazuje ten pointer pool, a ta struktura tak naprawdę tu jest z założenia ma 24 bajty, a tutaj mamy tylko i wyłącznie 3 bajty zalokowane. No problem jest taki, że zamiast dla ilości fatów razy wielkość struktury, do której piszemy, zalokowano tylko dla ilości fatów. I tak naprawdę tutaj od razu przy pierwszej iteracji tak naprawdę nie musi być tych fatów nie wiadomo ile, bo wystarczy 3, bo mówię, tu mamy 3 bajty, ewentualnie tam jakieś wyrównanie pamięci i tak dalej, tych bajtów będzie parę więcej, ale i tak nastąpi przepełnienie pula, pool corruption i system nam się rozjedzie. Kolejny bug, który tak naprawdę powinien istnieć do dzisiaj w Windowsie 7, Microsoft uznał, że nie jest warty patchowania. Akurat tutaj przyznaję zdecydowanie rację, bo akurat nie można było z tego nic specjalnego zrobić. Był powiązany z FATem 12. I co ciekawe, nie objawiał się stricte w driverze FATu, tylko w cache managerze Windowsa. Ale był to tylko zwykły jakiś tam read out of bound, nic specjalnego z tego nie można było zrobić, Także to, że nie ma patcha, to akurat wielkiego problemu nic z tym nie ma. Postaram się wam puścić wideo o tym momentu, w którym triggeruje się bug poprzez właśnie włożenie pendrive'a do laptopa z odpowiednio zmodyfikowanym FAT-em, tutaj też 12.
Tak. Podsumowanie tego researchu, no to był dość, nie wymagał nie wiadomo ile pracy, nie wiadomo jakiej wiedzy, trywialny fuzzer powielony na jednej maszynce, kilka partycji, parę tak naprawdę dni fuzowania. Myślę, że naprawdę bardzo wymierne wyniki, jeżeli chodzi o po prostu takie przygotowanie, takie zaangażowanie. I wciąż sądzę, że po prostu jest tam potencjał na znalezienie kolejnych bugów, szczególnie w tych nowych driverach, które też dostarczają wiele, wiele, wiele więcej funkcjonalności niż takie stare jakieś tam drivery związane z FAT-em. Okej, okay. Kolejny research. No w miarę dobrze idziemy, mam w miarę dobry czas. Kolejny research jest powiązany z antywirusami. Jak myślę, że ktoś, kto śledzi newsy związane z branżą security, no to w ostatnim czasie Tavis Hernandez z Google no, zrobił niezły pogrom, jeżeli chodzi o produkty antywirusowe. Znalazł masę bugów w różnych produktach antywirusowych. Ja też troszeczkę chwilkę gdzieś tam czasu poświęciłem jednym z tych produktów, mianowicie Kasperskiemu. Udało się znaleźć dwa bugi, o jednym z nich właśnie wam tutaj będę chciał powiedzieć. I jaka jest oczywiście motywacja do w ogóle zajęcia się tym tematem? No, oczywiście, no to są takie kluczowe komponenty, które sobie sami dobrowolnie instalujemy w systemie. One są bardzo mocno skomplikowane, to znaczy posiadają wiele, wiele, wiele różnego rodzaju komponentów, mocno integrują się z systemem i tak dalej, i tak dalej. Ich komponenty wykorzystywane są też we wrażliwych, powiedzmy, obszarach, czyli na przykład w kernelu naszego systemu operacyjnego. Te produkty różne tworzą serwisy, które uruchomione są z uprawnieniami systemu i tak dalej, i tak dalej. Także są takim no, ciekawym kąskiem dla researchera. No i tych wektorów ataku tak naprawdę na taki produkt no jest po prostu masa. Ja tutaj po prostu parę wam wymieniłem. Oczywiście drivery, tak, bo jeżeli znajdziemy tutaj jakiś błąd w driverze, no to oczywiście wtedy wykonujemy swój kod na poziomie kernela, czyli no, z jakimiś tam najwyższymi uprawnieniami w systemie. Takie drivery, które instaluje antywirus, to są jakieś tam filtry fail systemu, to są systemowe hooki na poziomie fail systemu zrobione, to tutaj dla szczególności to jest dla platformy x86, jakieś tam drivery, które obsługują i wykrywają ewentualne jakieś ataki sieciowe, te antywirusy potrafią nam doinstalowywać różne pluginy do przeglądarek, do klientów pocztowych, one, jak pomyślicie sobie, jeżeli taki antywirus ma skanować, to ma w stosowny sposób skanować wszystkie pliki, które pojawiają nam się, są na naszym dysku, no to on musi mieć takie rzeczy jak unpack, tak, czyli dla każdego różnego rodzaju formatu archiwum, on musi te archiwa rozpakowywać. A jeżeli ma jakąś implementację tych jakichś tam dekompresorów, unpackerów i tak dalej, no to ta implementacja może być błędna, tak? I to możemy też mu podsunąć odpowiednio spreparowanego jakiegoś zipa, rara, cokolwiek, czy plik wykonywalny, tak zmodyfikowany, że spowodujemy błąd w niego w implementacji danego tam dekompresora, unpackera i tak dalej, i tak dalej. Także tych jakby wektorów ataków takich produktach jest po prostu. Jest cała masa. Tutaj takich moich parę porad do tego, jak w ogóle usiąść, jak rozpocząć w ogóle jakiś taki, czy swój research związany z wyszukiwaniem buga w tego typu produkcie, jak po prostu wyłapać, jak najlepiej wyłapać te wszystkie elementy, które, te wszystkie komponenty, które ten produkt dorzuca nam do systemu, żebyśmy później mogli po prostu mieć jakiś taki klarowny obraz tego, co zostało nam w systemie zainstalowane, gdzie są te rzeczy, co one dokładnie robią, z czym są powiązane i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie dwa narzędzia. To są tule Windowsowe, one są zupełnie Microsoftowe, dostępne za darmo. Jest Windows System State Analyzer, i tu taki jeszcze bardziej specyficzny, bardziej odpowiedni do tego, żeby jakiś robić przegląd systemu pod kątem bezpieczeństwa. Nazywa się Attack Surface Analyzer. One działają na tej samej zasadzie, mianowicie przez zainstalowanie danego produktu robimy sobie obraz systemu, następnie instalujemy ten produkt i robimy diffa tych obrazów. Tak naprawdę ten narzędzie robi nam diffa tych obrazów. I na podstawie tych różnicy w stanach tego systemu jest w stanie określić, tak, jakie drivery zostały dorzucone do naszego systemu, jakie porty w tym momencie są pootwierane, a wcześniej nie były, jakie serwery RPC powstały, jakieś namepipy, jakie handlery tam do nowe zostały zarejestrowane do obsługi protokołów, jakie rozszerzenia zostały zarejestrowane w systemie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te informacje, które tutaj gdzieś znajdziemy, mogą być bardzo użyteczne, no i dawać nam jakiś taki początkowy obraz tego,
jakie komponenty dany produkt posiada, jakie komponenty są instalowane w systemie. Kolejny taka wskazówka, możemy sporo też informacji uzyskać prostym, używając prostego skryptu, pisząc go na przykład w Pythonie, używając PFile'a, czy wykorzystując po prostu PowerShell'a, do tego, żeby po prostu przejechać po wszystkich plikach, które są powiązane z danym produktem, czyli znajduje się najprawdopodobniej w głównym katalogu, między innymi, danego produktu. I teraz tak, osoba, która gdzieś tam zajmuje się z reverse engineeringiem albo kojarzy strukturę pliku PE pod Windowsem, wie, że jest coś takiego jak Research Directory, katalog zasobów i w tym katalogu zasobów jest taki wpis, znaczy może być taki wpis, który nazywa się version info i to są informacje, które generalnie oglądacie przeważnie, jak przeglądacie właściwości pliku, który pochodzi z jakiegoś takiego komercyjnego rozwiązania i tam są, naciskacie prawym właściwości, tam są jakieś informacje i przeważnie macie informacje o producencie, o wersji, kiedy to zostało skompilowane i tak dalej, i tak dalej. Tam też znajdują się często opisy plików. I tutaj właśnie ja sobie zebrałem, przejechałem tym skryptem po DLL-kach, po pluginach, bo to są te pliki z rozszerzeń PPL Kasperskiego, to są jego pluginy. I powiązałem z nimi te opisy, które są w nich zawarte, w tych plikach. No i dzięki temu po prostu posiadając taką listę, to jest oczywiście fragment tych plików i jest oczywiście znacznie więcej, jesteśmy w stanie na przykład na podstawie tego opisu jakoś tam wnioskować, co dany komponent robi i możemy się wtedy zastanowić, tak, czy ja chcę się tym zająć i zacząć sprawdzać, gdzie on dokładnie jest wykorzystywany, czy ma jakieś potencjalne bugi i tak dalej, czy nie. Na przykład tutaj mamy w opisie anti-banner, czy możemy wnioskować, że to gdzieś w przeglądarce będzie wykorzystywane, anti-spam mail filter, no to najprawdopodobniej w jakimś kliencie pocztowym, anti-phishing X component, to też jakiś tam komponent powiązany z jakimś rozwiązaniem do wykrywania phishingu i tak dalej, i tak dalej. Równie użyteczne są, jeżeli szukamy, szczególnie jeżeli zaczynamy szukać takich local privacy scali, czyli błędów, które pozwolą nam podniesieniu uprawnień lokalnych w systemie, narzędzie, które określą nam, do jakich komponentów, powiedzmy, powiązane z danym produktem, których będziemy chcieli atakować, mamy faktycznie dostęp, tak? Bo to nie jest, to chodzi o to, jeżeli myślimy o podniesieniu uprawnień, no to nas interesują komponenty, do których zwykły użytkownik bez specjalnych uprawnień ma dostęp, tak? No bo po co nam szukać, nie wiem, bug, to jest co z tego, że na przykład antywirus dorzuca 10 driverów do systemu do tych 9 ma dostęp tylko i wyłącznie administrator, tak, lub po prostu ktoś, kto jest odpalony na koncie systemu, czyli z tym najwyższymi uprawnieniami systemu w danym systemie operacyjnym. Jeżeli będziemy szukać tam bugów, no to zwykły użytkownik no nie może tam żadnej operacji na przykład wykonać na danym driverze, w żaden sposób się z nim skomunikować, więc to większego sensu nie ma, tak? Więc jeżeli uda nam się znaleźć te drivery, które są powiązane z danym rozwiązaniem, tak, na przykład, no to oczywiście interesują nas te, do którego może te, które, z którym możemy się skomunikować, posiadając uprawnienia zwykłego użytkownika. Nie udało mi się znaleźć, tam tych driverów w Kasperskim jest parę. Jednym z nich jest driver, który się nazywa CalDisk, tworzy urządzenie, które nazywa się CalDisk Control. I jak widzicie, tutaj sobie wylistowałem takim narzędziem Access Check, który jest z Windows Sys Internals. Uprawnienia, które mają do niego dani użytkownicy systemie. I jak widzicie, jest tutaj też grupa Everyone i ta grupa Everyone ma również zapis, jak i oczy, tak? Czyli tak naprawdę praktycznie większość jakichś tam komunikacji z tym driverem będziemy w stanie wykonać. Jeżeli możemy wykonać większość komunikacji z tym driverem, no to jest dla nas fajny wektor, żeby coś tam popróbować zrobić. Tutaj widzimy listing driverów. Tak naprawdę te wszystkie, praktycznie większość, którą tutaj widzimy i zaczyna się na K, są powiązane z Kasperskim i tutaj widać nasz obiekt zainteresowania, CalDisk. Jak to jest listing oczywiście z narzędzia, które nazywa się Device Tree i widzimy, że tutaj grupa Everyone ma prawa do odczytu, zapisu i tak dalej. To oczywiście uprawnienie, to nie chodzi o uprawnienia do pliku, tylko do obiektu, jakim jest urządzenie, device, i te uprawnienia są później sprawdzane ze względu na to, jaki IO control jest wysyłany do drivera, a sprawdza je IO manager w kernelu. I ten driver, skąd ten driver, po co ten driver w Kasperskim i co on dokładnie robi? Specjalnie się tam jakoś nie będziemy w to wkręcać, ale on jest powiązany z taką funkcjonalnością do szyfrowania danych. Czyli takie coś w rodzaju TrueCrypta.
też jest kasperskim i właśnie po to stricte też oni napisali ten driver. Jak szukałem bugów w tym driverze? No oczywiście reverse engineering, tak? Czyli bierzemy ten driver, rewersujemy go, patrzymy na kod assemblera. Jeżeli mamy hexraya pod IDO, no to możemy sobie ten kod zdekompilować łatwiej, troszeczkę i szybciej będziemy ten kod mogli czytać. I na czym ten bug polegał i tak naprawdę czym był? No jest to memory leak pamięci z kernela do userlandu. No tego typu rzeczy mogą być niebezpieczne, bo z pamięci kernela mogą wyciągać jakieś wrażliwe dane, do których normalny użytkownik nie ma dostępu. Plus, no może ten atak, ten błąd być połączony z innymi błędami, w takim celu, że wylikujemy sobie najpierw istotne adresy, które później wykorzystamy po prostu tam w memory corruption, w kolejnym bugu, które będziemy posiadać i to wszystko połączone razem da nam jakieś wykonanie kodu. Ten bug był też stricte właśnie powiązany z metodą przesyłania danych z drivera i od drivera do user modu. Stricte związany z taką metodą, która nazywa się metodą transferu, jedną z metod transferu tych buforów do drivera, która nazywa się metod buffer. Tych metod jest parę. Najpierw przedstawię wam tutaj taki przykładowy kod komunikacji z driverem i to omówię. Więc tak, jeżeli chcemy się skomunikować z driverem, to jest tak naprawdę kod exploita, który wykorzystuje ten błąd w tym driverze kasperskiego i likuje nam pamięć kernela do user modu i zapisuje go do pliku, później możemy sobie to przeglądać. Taka podstawowa komunikacja wygląda w ten sposób, że otwieramy sobie uchwyt do danego urządzenia, bo nie komunikujemy się z driverem, tylko z urządzeniem, które ten driver tworzy i wysyłamy mu IO control, czyli taki kod, na podstawie którego on później rozróżni, jaką tam funkcjonalność ma daną odpalić, tak? Czyli tam, nie wiem, wylistuj mi pliki, które istnieją na danym katalogu IO control z takim numerkiem. Pokaż mi listę procesów IO control z takim numerkiem. I na podstawie tego numeru on tam odpala oczywiście odpowiednią funkcjonalność w driverze. I te API, które jest wykorzystywane do komunikacji z driverem, nazywa się device IO control. Ono przemiera na początku następujące parametry. Uchwyt do tego urządzenia, z którym się będziemy komunikować, ten IO control, tak, czyli ten kod, powiedzieć, że, no nie wiem, kod, indeks, jakby reprezentacja funkcji, która gdzieś tam będzie wywoływana w wielkim uproszczeniu. I również Ta API przyjmuje jako parametry dwa bufory. Bufor wejściowy, w którym przekazujemy jakieś informacje do tego drivera i bufor wyjściowy, w którym będziemy chcieli otrzymać od drivera jakieś informacje. Czyli wyjściowy i wejściowy, tu jest troszeczkę to zmienione ze względu na to, że to jest Python, to nie musimy tutaj wcześniej alokować pamięci dla bufora wyjściowego, tylko podajemy jego długość, a tutaj tak naprawdę gdzieś tam Python pod spodem nam tutaj ten bufor alokuje. I okej. Okay. Mamy dwa bufory, które są przesyłane do drivera i to jest właśnie istotne, że oni tutaj zdecydowali się na wybór metody przesyłu tych buforów, używając metody buffered. Metod buffered, gdzie tak naprawdę występuje problem i skąd wiedziałem, że akurat wy używali tej metody, a nie innej, to będę opowiadał za chwilkę. Czyli mamy dany IO control, czyli dany kod przesyłany do drivera. Kernel tutaj sobie sprawdza, IO Manager sobie sprawdza, jakiego typu transfer będzie tutaj wykonywany na podstawie tego kodu, bo ten kod po prostu, ten, który tutaj widzicie, czekajcie, będzie szybciej, jak się cofnę, ten kod, który tutaj widzicie, który jest tak naprawdę integerem, możemy zdekodować do takiej postaci, że faktycznie uzyskamy informację o tym, jakiego typu jest tutaj transfer, jakiego uprawnienia są wymagane u użytkownika, żeby w ogóle wykonał ten IOCTL i tak dalej. Za chwilę zobaczymy takie dekodowanie. Czyli leci IO control, system sobie sprawdza, jakiego typu tutaj transfer programista sobie wybrał. Oni wybrali metod buffered. Jeżeli wybrali tą metodę, no to kernel alokuje tutaj bufor, który nazywa się system buffer, o wielkości bufora większego,
Jeżeli weźmie pod uwagę bufor, wielkość bufora wejściowego i wyjściowego, to zalokuje tak duży bufor, jak większy jest ten jeden z buforów. Czyli jak w tym przypadku mamy no, takiej wielkości input buffer i output buffer o takiej wielkości, no to oczywiście zalokuje nam przestrzeń o wielkości taką, jaką jest tutaj output buffer, po to, żeby tak naprawdę te dwa bufory, jakby no, użytkownik tutaj powinien korzystać tylko z tego jednego bufora i system zakłada, że on będzie z tego jednego bufora korzystał, więc nie ma sensu, że na przykład, nie wiem, alokować do niego dwóch i tak dalej, więc on powinien wszystkie operacje wykonywać w obrębie tego jednego. Okej, na razie no, żadnego problemu nie ma i tak dalej. Nic się złego nie dzieje. Automatycznie system, zamiast właśnie jak w przypadku niektórych innych metod przekazywać do drivera na surowo wskaźnik na ten bufor wejściowy, który sobie użytkownik zalokował, po prostu go kopiuje jego zawartość do tego bufora, który zalokował dla drivera, do tego system buffera. Użytkownik tutaj sobie w driverze, deweloper wykonuje sobie jakieś akcje w tym driverze, jakieś operacje, pobiera informacje z tego bufora wejściowego i tak dalej, umieszcza informacje zwrotne też w tym buforze i na koniec, bardzo ważna rzecz, tutaj to jest kluczowy element, mówi ile tych informacji, wpisując wielkość tych informacji do pola information tutaj, mówi ile tak naprawdę tych informacji umieścił w tym buforze i ile one powinno być skopiowane do bufora wyjściowego i przekazane do user modu. I cały błąd polega na tym, że jeżeli ktoś automatycznie tutaj wpisze maksymalność wielkość tego bufora wyjściowego, który na początku, ta informacja jest przekazana do kernela, to tutaj ten bufor w momencie, kiedy on jest zalokowany, on nie jest czyszczony w żaden sposób. I jeżeli my żadnych informacji tutaj nie wrzucimy, czyli nie nadpiszemy tych śmieci, które one tutaj są, które się tam pojawiają w tym buforze i ustawimy, że chcemy, że my faktycznie zwracamy rzekomo całą wielkość tego bufora do user modu, to tak naprawdę też masę losowych informacji z kernela skopiujemy do user landu. Jak wygląda taki fragment drivera? Gdzie jest obsługa I/O kontroli? Wygląda na następujący sposób. Tam główna procka drivera, przypisanie funkcji, która tak naprawdę jest dispatcherem do tych wszystkich I/O kontroli i te I/O kontrole wyglądają w ten sposób. Także jakby pobierany jest ten I/O kontrol od z user modu, który jest przekazany. I później na podstawie tego, jaka jest jego wartość, tak wykonywane są tutaj odpowiednie case'y dla tego danego I/O control. No i tak jak to jest to, o czym wcześniej mówiłem, także ta decymalna wartość, którą widzimy w momencie, kiedy rewersujemy dany driver, możemy ją zdekodować i ona zniesie ze sobą takie informacje, tak, że tam jakiś UID, jakiś tam identyfikator danego urządzenia, później jakby identyfikator funkcji, tak, czyli tam kolejnej funkcjonalności. I metody, która została wybrana i wykorzystana do transferu tych buforów dwóch, o których wspominaliśmy, no i uprawnienia, jakie użytkownik musi posiadać, żeby te IOCTL wykonać. Tak jak wcześniej widzieliśmy, my akurat mamy i uprawnienie odczytu, i uprawnienie zapisu, także żadnego problemu nie ma. Wadliwy kod w tym driverze wygląda na ten spójny sposób. IOCTL ma taką wartość, czyli po prostu jak ja ten kod zobaczyłem, tak, to tylko tak, zdekodowałem sobie ten IOCTL kod, zobaczyłem, że on jest, że faktycznie, że tutaj transfer, czyli sposób transferu danych to jest method buffered. Później oczywiście odpowiednio tutaj sobie zdekompilowałem ten kod i mamy sytuację następującą. Tak jak powiedziałem, system buffer, który został zalokowany przez system, też zostały skopiowane te informacje z bufora wejściowego do niego. I tutaj ten in-buffer to nie jest ten in-buffer, który przechodzi tam gdzieś z user modu, tylko zmienna lokalna, do której gdzieś tam programista sobie przypisał te dane, żeby na nich za chwilę wykonywać jakieś operacje. Następnie i też kluczowa zmienna, pobierana jest długość bufora wyjściowego i te dwa parametry przekazywane są do tej funkcji tutaj. I widzimy, że też, że długość tego bufora wejściowego, ta zmienna, która trzyma tą maksymalną na wczesnym następie, bo to jest informacja, która pochodzi z user modu, to jest ta maksymalna długość tego bufora,
Ta zmienna, która trzyma tą informację o długości tego bufora i na wstępie jest ustawiona na maksymalną wartość, jest przekazywana przez referencję, przez pointer do tej funkcji. Czyli widać, no ktoś tutaj miał świadomość tego, że trzeba tą ewentualnie wartość zmienić, tak? Jeżeli tych informacji będziemy kopiować mniej informacji do user modu, bo może wystąpić leak. No ale ja, no ten kod niestety jest napisany tak, ja zadbałem o to, żeby taki update tej wartości się nie powstał. Przekazując odpowiednie dane w tym buforze wejściowym, powodujemy to, że tutaj w tej funkcji check on list zwracany jest false, ten fragment kodu się nie wykonuje i zobaczcie, jaka to jest istotna rzecz w linijce 25 się dzieje. Update'owany jest długość bufora wyjściowego, tak? Znaczy informacja o tym, ile tych bajtów tak naprawdę na zewnątrz mamy skopiować. Czyli tak naprawdę, gdyby pewnie ten kod wykonał się do tego momentu, to ta wielkość byłaby sensowna, a nie maksymalna. No i też oczywiście nastąpiłoby nadpisanie tam wielu bajtów w tym buforze, więc nie mielibyśmy tych jakichś tam wrażliwych danych w tym buforze, które ewentualnie wyciekałyby do user modu. Ale no my to robimy tak, że tutaj powstaje false, zwracany jest tylko tak naprawdę jakiś kąt błędu, a ta zmienna nie jest aktualizowana. Nie jest aktualizowana. Czyli tak naprawdę na koniec struktura, do której wpisujemy informacje o tym, jak wiele informacji z tego system buffer ma być skopiowanych do user modu, jest ustawiona na tą maksymalną wartość wejściową, przez to dochodzi do leaka. I tutaj wynik tego kodu jest następujący. No widzimy, jak widzimy leak jakichś tam wrażliwych informacji. To jest tak naprawdę jakiś tam fragment gdzieś pewnie Endisa, bo to jest WAN, mini port, network, monitor i tak dalej. To jest oczywiście fragment, no trudno to było przedstawić, coś jakiegoś tam sensownego i tak dalej. No fajne to jest w tym tutaj, że tak naprawdę tutaj nie możemy się, nie ma co się obawiać, że żadnego jakiegoś tam memory corruption odczytu poza zakres nie wystąpi, tak? No bo to jest legalnie zaalokowany bufor, który jest po prostu nie sklirowany. My mówimy, że taką wielkość chcemy odczytać. No on jest zwracany do systemu i tak po prostu możemy to w nieskończoność po prostu naciskać ten skrypt i likować kolejne fragmenty tam kernela, bo oczywiście jakieś inne drivery wykonują inne operacje i za każdym razem będziemy likować jakieś inne losowe fragmenty tego kernela. O praktycznie tam jakiejś dowolnej wielkości, bo ta wielkość zależy od tego, jaki ten my zdeklarujemy, jak duży ten bufor wyjściowy miał być. Także tak to wygląda. Okej. Kolejny i ostatni rozdział i widzę, że jest dobrze z czasem, także myślę, że spokojnie to dokończymy. Rozdział, który nazwałem Poisoned Archives, czyli zatrute archiwa. No tutaj wykonałem taki spory research związany z różnymi różnego rodzaju projektami, które obsługują archiwa. No oczywiście motywacja jest taka, że no te archiwizery tak naprawdę są wykorzystywane w wielu sensownych miejscach. Wiele z nich jest defaultowo instalowanych w systemach. Niektóre z nich wykorzystywane są w jakichś tam security appliance'ach, tak? Czyli wyobraźcie sobie to pudełko, które stoi w waszej sieci i jest odpowiedzialne tego, żeby analizować maile, które do was przychodzą, tak? No to takie pudełko musi na przykład, jeżeli idzie jakiś załącznik, wyodrębnić ten załącznik, jeżeli on jest pakowany, go rozpakować, tak? No to musi jakiś tam projekt, jakiś archiwizera być wykorzystany, tak? Więc jeżeli mamy jakiś taki błąd, mamy błąd i wiemy, jaki tam archiwizer jest wykorzystywany, no to możemy posłać odpowiednio spreparowane takie archiwum i striggerować błąd i na przykład, nie wiem, wykonywać dowolny kod na takiej maszynce, która sobie stoi w sieci. Bardzo fajne miejsce do zaszycia się. Oczywiście też archiwizery są wykorzystywane i to gotowe rozwiązania w dużych rozwiązaniach komercyjnych. No tych takich open source'owych rozwiązań, projektów archiwizerów jest parę i one no dość bogate i rozwijane przez lata. LibArchive wspiera około tam 20 formatów różnych archiwów. 7-Zip również wspiera wiele różnego rodzaju formaty archiwów i tak dalej, więc często deweloperzy, twórcy jakichś tam dużych nawet rozwiązań komercyjnych nie piszą własnych implementacji od spodu. To jest mało. Powiem wam, że są takie jeszcze komercyjne duże biblioteki, które są stricte przeznaczone do tego, żeby na przykład wyciągnąć jakieś metadane z dokumentów różnego rodzaju typu i tak dalej i oni też potrafią, nie fatygują się do tego, żeby pisać od nowa implementację dla plików archiwów, tylko na przykład korzystają, wkompilowują sobie statycznie do swojej biblioteki na przykład LibArchive.
Także analiza i audyt kodu tych projektów no, wydawało mi się bardzo, bardzo sensowne. Tutaj zdecydowałem się na 7-Zipa z wielu względów. No, pierwszy podstawowy to chyba to, że go po prostu używam. Jest open source i w ostatnich latach było tak naprawdę kompletnie bardzo, bardzo niewiele. To są dwa błędy w ostatnich latach zaraportowane przynajmniej oficjalnie, które zostały znalezione w 7-Zipie. Pomyślałem sobie, no naprawdę, to jest wsparcie tylu formatów, tak duży kod i no, żeby tam nie było jakiegoś buga, no tak być nie może. No, coś znajdziemy. Na pewno coś znajdziemy. Kolejnym takim motywatorem i rzeczą, która jest dość irytująca, jest to, że do dnia dzisiejszego, tutaj widzicie release z 4 października 2016, czyli zupełnie niedawno, jest fakt, że ta core'owa biblioteka, jak i wszystkie egzeki 7-Zipa nie mają supportu dla ASLR-a. Do dnia dzisiejszego. W jaki sposób wyszukiwałem błędów w 7-Zipie. No tutaj zdecydowałem się tylko i wyłącznie na code review, czyli tak naprawdę manualne czytanie kodu, przebijanie się przez te wszystkie pliki. Oczywiście w odpowiedni, inteligentny sposób, tak, to nie jest czytanie od deski do deski, tylko odpowiednie przeszukiwanie tego kodu pod kątem interesujących i takich miejsc, w których faktycznie jakiś taki dość ciekawy memory corruption może zaistnieć. No i co? No i udało się znaleźć błąd. Znajduje się on w błędzie, w obsłudze file systemu tak naprawdę, czyli obrazu file systemu HFS Plus. To jest jakiś tam następca plus file systemu, który jest popularny w Mac OS X-ach. No błąd, typ błędu to heap overflow, w pełni kontrolowalny, możemy w pewnym stopniu kontrolować to, iloma bajtami przepełniamy ten bufor, jaka jest jego zawartość i tak dalej. Czyli pełni kontrolowalny heap overflow. I no takie pytanie tutaj, no czy udałoby się znaleźć ten błąd fuzując? Za chwilę opowiem wam o detalach i sami to ocenicie. No ja tutaj stawiam tezę, że nie udałoby się, tak? I to też taki po prostu komentarz do tego, jak no, gdzieś ten błąd się pojawił i tak dalej i chyba jakieś młodziaki, co niektórzy na Reddicie i tak dalej pisali, że o, Cisco tam znalazły nie jeden błąd w 7-Zipie i tak dalej, możesz sobie też odpalić fazer i znajdziesz więcej, nie? No, zaraz opowiem wam, jakie tutaj zależności musiały zostać spełnione, żeby w ogóle ten bug został striktowany. No, pierwsza rzecz podstawowa, która była jakimś tam no, dosyć sporym problemem, przynajmniej dla mnie, no to był ten charakterystyczny plik. No mówię, to jest obraz file systemu, tak? Czyli znalezienie czegoś takiego, no to nie jest tak o hop siup. Plus jeszcze, no ja nie używam na co dzień gdzieś tam OS X-a, więc jakoś od razu za dużo mi to nie mówiło. To, że ten obraz miał być, plik miał mieć zawierać gdzieś tam file system HFS Plus, to jest jeszcze mało. On miał zawierać i tak naprawdę mieć tam jakieś tam najnowsze supporty, które występowały, atrybuty i funkcjonalności, które występowały w Snow Leopardzie. To dopiero pojawiały się w Snow Leopardzie. I to chodzi dokładnie o obsługę kompresji, tak? Czyli na przykład też w NTFS-ie możemy sobie włączyć kompresję dla plików. Tak samo gdzieś tutaj w tym HFS Plusie. I tak naprawdę dopiero w tym momencie, kiedy posiadaliśmy taki obraz file systemu z tą funkcjonalnością i ta kompresja była tam wykorzystana, dopiero gdzieś tam pojawialiśmy się w obszarach tego kodu, który był najprawdopodobniej jest podatny. No ale to jest wciąż mało. No i w ogóle, żeby znaleźć tak naprawdę, wyodrębić taki plik, uzyskać i tak dalej, no to naprawdę parę dodatkowych narzędzi pod ASX-em musiałem wykorzystać, żeby w ogóle przekopiować gdzieś ten plik na pendrive, który jest formatowany tam FAT-em i tak dalej, i tak dalej. Okej, tutaj jest pierwsza zależność, która musiała być w ogóle spełniona, czyli to jest ten atrybut taki, o którym mówiłem, HFS plus kompresja,
która musi tam wystąpić. No i tutaj był ten check wykonywany, który sprawdzał, czy w ogóle tam gdzieś jest ten entry, ten item, który teraz przetwarzamy, faktycznie posiada taki atrybut. Jeżeli posiada, dopiero idziemy dalej i dopiero tutaj w tych fragmencie kodu mamy możliwość, bo to są tam na surowo informacje pobierane z pliku, ustawienia tutaj takiego pola, które nazywa się metod i te pole później jest istotne do tego, żebyśmy w ogóle przeszli do kodu, który do funkcji, żebyśmy w ogóle dopiero do funkcji, żebyśmy trafili, która zawiera ewentualną podatność. I tutaj widzimy tak, widzimy, jesteśmy w miejscu, kiedy za chwilę zostanie wywołana ta funkcja, która zawiera podatność. Tu jest bufor, który jest alokowany na heapie i który będziemy przepełniać. On jest przekazywany do tej funkcji. I tak jak widzimy, tam musieliśmy mieć wpływ na to, jakiego typu jest tutaj metoda na tym itemie, te pole ustawione. Bo inaczej nie udałoby się przejść do tej funkcji i striggerować błąd. Okej, to tak wygląda miejsce błędu. Musimy już jechać troszeczkę szybciej z tematem, bo nam czas nam się kończy. 5 minut, dobra. No to tak już jesteśmy przy końcówce. Tak wygląda miejsce, w którym występuje ten błąd. Czyli tak naprawdę czytane są bazy dane bezpośrednio z pliku do tego bufora, który widzieliśmy przed chwilą. On ma stałą wielkość. Ona jest tutaj zdefiniowana, ona się nie zmienia, ona jest za każdym razem taka sama. I mamy size, który tutaj widzimy. Jakbyście poczytali troszeczkę ten kod, to jak zobaczycie, jakbyście widzieli taką funkcję, no to macie taką, to macie przekonanie o tym, jesteście i wiecie o tym, że te dane tutaj są z jakiegoś takiego surowego bufora po prostu czytane. 32-bitowa wartość bezpośrednio jest czytana z bufora i używana tutaj. Czyli tak naprawdę wczytaj z pliku tą wartość, którą ja sobie ustawiłem w pliku, do tego bufora, który ma taką statyczną, określoną liczbę bajtów przypisaną. To jest, od razu jak to zobaczyłem, to mówię, no jest potencjał na overflow. No ale ten size faktycznie w tej linijce jest tak bezpośrednio pobierany, ale wcześniej on tutaj występuje w tego typu pętli, gdzie tak naprawdę te pola size i offset to są tak naprawdę takimi elementami tablicy. I za każdym razem, ze względu na ten numblock, czyli ilość tak naprawdę tych elementów tej takiej, powiedzmy, tablicy, ten size jest jego wartość jest sprawdzana, tak? Tutaj występuje tak naprawdę pole offset i size. I teraz za każdym razem w tej pętli, później, jeżeli ta pętla przejdzie jeden cykl, jest sprawdzany, czy wartość offsetu obecnego jest równa w sumie tam size'u i offsetu poprzedniego i tak dalej. Czyli tak naprawdę taka integracja danych jest wykonywana, sprawdzana. To jest, czyli coś takiego, ta zależność w pełni musiałaby być spełniona, plus musielibyśmy mieć odpowiednią wielkość tego size'a, żeby w ogóle ten overflow wystąpił. Tak, to jest jedna rzecz. A to jest wciąż mało, tak? Bo tam kolejna zmienna, która nazywa się numblock, występuje tutaj w paru drobnych czekach jeszcze wcześniej. To oczywiście tam jeszcze, ona nie jest bezpośrednio odczytana z pliku, tylko wyliczona. I tak dalej. Także jest tych zależności, które tutaj widzicie, jest po prostu masa. Także jeżeli ktoś by chciał znaleźć tę podatność fazerem, no to życzę powodzenia. Ewentualnie, no ja rozumiem, jeszcze fazer, który wykorzystywał były SMT, no taki jakiś bardziej inteligentny fazer, no to jestem w stanie w to uwierzyć, ale jakiś taki damy fazer, czy nawet jakiś AFL, to myślę, no mieć taki sample, stworzyć taką sytuację, żeby te wszystkie warunki były spełnione i to się striggerowało, jeszcze żeby to złapać, no to powodzenia. No tutaj mamy crash dump z tego momentu, kiedy udało się odpowiednio stworzyć ten plik, wysterować i tak dalej i faktycznie ten memory corruption wystąpił. Mam jeszcze chwilkę? Dobra, super. Kolejna rzecz jest taka, że jeszcze mogliśmy sobie podłożyć tak naprawdę, zrobić takiego, popełnić samobójstwo, powiedzmy, utrudnić sobie jeszcze zadanie, że w momencie, kiedy fazujemy, tak włączamy page heapa, tak? Po co włączamy page heapa? Po to, żeby żaden taki heap overflow nam nie umknął. Wtedy, jak to tam działa, to, że dla każdego buforu jest alokowana osobna strona, bufor jest umiejscowiany na końcu tej strony, a za tą stroną jest strona pusta lub tam ustawiona z flagą guarded. Jeżeli następuje jakiś overflow, no to od razu leci, to od razu leci wyjątek i aplikacja się załamuje. Normalnie przy jakimś takim surowym zapisywaniu do bufora, ale w momencie, kiedy takie przepełnienie następuje z wykorzystaniem funkcji readFile,
to nic się nie wydarzy. Read file po prostu zwróci kod błędu, bo to się dzieje na poziomie kernela i kernel widzi, że tam jest strona, która jest niedostępna i zwraca tylko, że jest buffer overflow, sorry, nie mogę tego zrobić. Więc po prostu nawet fazując z włączonym patchkeepem nie złapaliby się tego buga, bo tak naprawdę on tutaj, tak jak właśnie pokazuje, wcześniej widzieliśmy, że tam jest red stream wykorzystywany, a tak naprawdę pod spodem daleko overflow, ta funkcja, która faktycznie triggeruje overflowa, to jest read file, no i po prostu posiadając włączonego pitch heapa nie udałoby się tego złapać. No i to jest generalnie wszystko. Dziękuję.